Wczoraj odbył się oficjalny start wojanmc.pl, czyli miejsce, gdzie możecie zagrać na oficjalnych Wojanowicach. Tak, dobrze słyszycie, możecie już grać na Wojanowicach, mamy tam oficjalne budynki Wojanowic, moją wieżę, Paliona wieżę, wszystkich budowle. Jednak istnieje jeszcze jeden tryb, tryb, który cieszy się nieco mniejszym zainteresowaniem, a jest równie ciekawy jak Wojanowice. Jest to tryb Box PvP i dziś chcę sprawdzić, jak dużo uda mi się osiągnąć od totalnego nuba, który nic nie ma w ekwipunku, do pro gracza na Box PvP. Dobra, jesteśmy już na WojanMC i słuchajcie, wchodzimy na Box PvP. I taka informacja, spójrzcie, dziś o 18:00 będzie event, w którym każdy z was otrzyma 5 razy epicki klucz. Normalnie ten klucz jest za prawdziwe pieniądze, a wy dziś o 18:00 będziecie go mogli zdobyć za darmo. Także wejdźcie na serwer o godzinie 18:00, odwiedźcie Box PvP, aby odebrać klucze. A my dobra, wchodzimy i sprawdzę, jak dobrze uda nam się rozwinąć. O, ej! Ej, na wstępie już dostałem itemy. LOL, co jest grane, zobaczcie. Ej, tutaj ludzie wyrzucają itemki, dobra. Zakładam i patrzcie, od razu mam diaksową zbrojkę. Let's go, o, wita nas taki nubek. Siema, nuba. Pierwsze, co warto zrobić na serwerze, to odebrać sobie codzienny prezent, który znajduje się właśnie tutaj. Za pierwszy dzień dostajecie zwykły klucz, czy możecie wykorzystać, otwierając skrzynie znajdujące się tutaj. Teraz słuchajcie, otworzę sobie tą skrzynię zwykłą i zobaczymy, co w końcu z tego dostaniemy, uwaga. Ej, dobra, dostałem podkę zaklęte mikstury. Dobra, no te mikstury to mi niepotrzebne, dobra, wyrzucam je. Hej, tu nubek, jesteś tu pierwszy raz, kliknij na mnie, zaprowadzę cię do Kati. Nauczymy cię grać na tym trybie, no to let's go, nubo! Siema, Kati! O, i tutaj mamy wszystkich widzów. Dobra, i z tego co widzę, Kati nam mówi, że jesteśmy w strefie koparek. Na strefie koparek możecie kopać surowce i zdobywać za nie walutę, dzięki której możecie rozwijać swoje przedmioty, aby stawać się coraz silniejszym. I ja tak właśnie zamierzam zrobić. Okej, co wychodzi na to, że można najlepiej kopać? Patrzcie, mamy tutaj złoto. Okej, z czego dostajemy? O, już mam, patrz, mam walutę, widzicie? Mam walutę i tą walutę będę mógł wymieniać na rozbudowywanie naszej zbrojki. Hejka, widzowie, o, nam rzucają też walutę, dzięki, stary. Ty, diamenty tutaj chyba bardziej się opłaca. Ej, tak, patrzcie, od razu więcej dostaję za diamenty. Za co dostaję najwięcej? Chyba za emeraldy w tym momencie. Tak, z tego co widzę, wow, już mam dwie te lepsze waluty, patrzcie. Po zbieraniu 64 walut numer 1 otrzymujecie jedną nową, lepszą walutę. Dobra, nasza nowa waluta jest całkiem mocna. Mamy już 4 sztuki. Więc wydaje mi się, że uzbieraliśmy wystarczająco. Kati nam mówi, że możemy pójść dalej, klikając na nią. O, jesteśmy obok Ptysia, siema Ptycho. I spójrzcie, tutaj mamy villagerów. Nasi villagerowie pomagają nam rozwijać nasze przedmioty, bo mamy zwykłą zbroję lamy, no czyli lamusa, zbroja lamy. Ale my to teraz zmienimy, patrzcie. Możemy wymienić zwykłą zbroję lamy na zbroję kozy, która już jest na 5 poziomie. O nie, zabrakło nam waluty. A skoro zabrakło nam waluty, to możemy pójść tutaj, znajduje się taki kantorzysta. Patrz, jest kantorzysta. I ten kantorzysta pomaga nam wymieniać walutę, którą już mamy, na przykład te tutaj waluty numer 2, na 64 waluty numer 1. Let's go! Okej, weźmy sobie, o, ja cię kręcę, 3 staki aż. Nie musicie za każdym razem chodzić do kantorzysty, możecie wpisać po prostu ukośnik kantorzysta i pojawia wam się od razu tutaj, więc to jest akurat mega fajne. No i co, rozwijamy sobie w takim razie zbroję na 5 poziom, całkiem szybko nam już to poszło. Okej, pyk, pyk i pyk, o to właśnie chodzi, dziękuję bardzo. I słuchajcie, mogę też kilo w sobie rozbudować. Potrzebuję dwie te nowe waluty. Okej. I teraz mam kilo w poziomu 5. Dobrze. Ile kosztuje kolejne rozwinięcie kilofa? Aż 4 waluty. Dobra. Teraz nasz nowy kilo ciekaw jestem, jak szybko będzie kopać. Ma level 5. Dobra. Uwaga. Ej, co jest? Znacznie szybciej. Pociąg to my szybko rozwalamy. Let's go. O to chodzi. Jak nam to idzie? Spójrzcie, już mamy 20 sztuk tej nowej waluty numer 2. Chodźmy sobie znowu do naszych villagerów i ulepszmy sobie jeszcze bardziej nasz kill-off. Tak, na początku będę ulepszać kill-off, a dopiero potem całą zbrojkę, bo im lepszy kill-off, tym więcej z tego co widzę dostajemy też rzeczy, bo ma on zwiększone szczęście. Chodźmy na koparki, mamy teraz kill-off z levelem 7. Ojejku, to będzie mocny kill-off. I zaczynamy. Yo! Patrzcie, jak szybko to kopiemy. Let's go! Patrzcie, zaraz uzbieram 64 waluty numer 2, a to oznacza, że pojawi nam się nowa kompletnie waluta. Ciekaw jestem, jak będzie wyglądała. Uwaga, już mamy 61, 62, 63 i uwaga, 64 sztuki drugiej waluty tworzą walutę numer 3. O, ja cię kręcę, co to jest? Ale kozackie. Z walutą numer 3 to ja będę mógł pewnie mocne rzeczy
rzeczy kupować. Dobra, normalnie mam kill off numer 7. Zmieniam go na kill off numer 8. Ale mocarny! I patrzcie, nadal mamy tą starą walutę, a ja już mam walutę numer 3. Więc ja sobie znowu wpiszę kantorzysta, przerobię sobie tą walutę numer 3 na aż 64 sztuki tej lepszej, słabszej, sorry, waluty. I znowu rozwinę sobie kill off. Dlaczego znowu kill off? No bo lepszy kill off, lepszy drop, więcej kasy, szybsze rozwijanie. Ale już mamy w sumie całkiem niezłe rzeczy. Więc może rozwiniemy sobie bardziej naszą zbrojkę. Dobra, rozwinę sobie cały mieczyk. Elytrę sobie rozwinę. I tutaj mamy już od naszego villagera chyba wszystko. Tak mi się wydaje, rozwinięte na maksa. To idziemy do villagera numer 6. I patrzcie, villager numer 6. Też możemy od niego brać wszystko najlepsze. Let's go, elytra. Mieczyk, kilofa już nie trzeba, bo mamy lepsze. I idziemy dalej. Do kolejnego villagera. Ty, jak nam szybko to idzie. Mieliśmy level 4, a już mamy level 7. Więc jak widzicie, szybko możecie się rozwijać. Let's go, kolejny level. Dobra, o, już niestety wyczerpała mi się mamona. Mam maksymalny level numer 8, reszta numer 7 naszej zbrojki. No i teraz mam nowy plan. Chciałbym pójść na strefę PvP i troszeczkę pokopać na właśnie tej strefie, pokazać wam, jak ona wygląda. Ale do strefy PvP nie mogę pójść nieprzygotowany. No właśnie, bo tam jest troszeczkę groźnie, wiadomo, tam jest dużo osób, które będzie chciało mnie rozwalić. I tutaj mamy takiego ziomka. Potrzebne itemy się nazywa. Klikacie na niego prawym i możecie kupować na przykład pajęczyny, które są bardzo przydatne do walki. Totem nieśmiertelności też bardzo przydatny. Usuwacze pajęczyn są, dzięki którym możecie uciec szybko. No i koksy, wiadomo, patrzcie, 16 koksów już zakupiliśmy. Let's go! Muszę wrócić troszeczkę pokopać i zarobić jeszcze więcej waluty, bo na obecną chwilę mam trochę za mało, żeby kupić sobie inne rzeczy. Ej, patrzcie, ta koparka praktycznie znika. Emeraldowa koparka jest najlepsza i z tego, co widać, no większość osób kopie właśnie tutaj. Jest jeszcze strefa premium, która, jak widzicie, jest praktycznie pusta. Nikt tutaj nie kopie. Znaczy, są jakieś pojedyncze osoby. O, dzień dobry! M60 Krix. Siema. Patrz, ziomo, jak kopie normalnie netherytowe tutaj przedmioty. Ej, grubo. Mam właściciela, więc mogę też sobie tutaj troszeczkę pokopać, ale chcę pograć tak jak normalny gracz, żeby pokazać wam perspektywę właśnie takiej rozgrywki, więc wrócę sobie tutaj i zacznę kopać z powrotem na tej strefie dla każdego. O nie, tych emeraldów się tak trudno kopie. No nie, dobra, muszę kopać diamenty. Dobra, myślę, że mam już wystarczająco waluty, więc chodźmy sobie z powrotem do naszego zioma. I mordeczko, potrzebuję na pewno fajerwerki dla mojej elytry, bez tego będzie ciężko chodzić. Zaklęte jabłka jeszcze, kolejne koksy właśnie, bo bez tego, oj, będzie ciężko bez tego. No i usuwacze pajęczyn. Tak, to jest bardzo ważne. Co my mamy tutaj jeszcze? O, butelka na siłę. Super, to kupmy sobie. Będziemy mocniejsi w walce, co nie? Jeszcze jakieś pajęczyny może? No i co? Wydaje mi się, że to tyle. Po wejściu na serwer PvP znajduje się na końcu mapy. Chodząc tam, bądźcie przygotowani, bo może być naprawdę niebezpiecznie. Dobra, piję sobie moją miksturkę na siłę. Dzięki wielkie. No i co? No, jak zginę, to zginę, co nie? Ja tam nie idę się klepać. Ja po prostu chcę tam kopać, bo może tam jest jakiś lepszy drop. Okej, idziemy. O, ja się kręcę, jak to wygląda. Wszyscy tutaj zrobili normalnie jakąś zabudowę, ale będzie ciężko. Dobra, zobaczymy, co nam się uda. Let's go. Lecimy, let's go. Czy ktoś za mną leci? Chyba nie. Patrzcie tak w ogóle, jak pięknie mapa wygląda. Czy wy to widzicie? Tutaj mamy paliona. Tutaj mamy elementy z wojanowic. Naszą latarnię, nubka i znacznie więcej mój wieżowiec. No jest tutaj pięknie. Mnie natomiast interesuje miejsce, o, właśnie tutaj. Patrzcie, tutaj możemy kopać. Czy ja się mogę wkopać? Dobra, wkopałem się, słuchajcie. Wkopałem się. Nikt nie wie, że tutaj jestem chyba. Nikt nie wie. Dobrze, ale słyszę kogoś, jak tutaj kopię. Słyszę, jak ktoś tutaj ewidentnie jest. Ja sobie zostanę w tej elytrze i zaczynam kopać. Dobra, patrzcie, mam prywatną koparkę emeraldową. Nie musiałem wchodzić na strefę premium. Mogę kopać tutaj. Oj, ktoś tutaj się klepie. Widzicie te niki? Ktoś tutaj się klepie. Dobra, lepiej, żeby się o mnie nie dowiedzieli. Ja sobie tutaj po cichu chcę kopać i zdobywać walutę, bo słuchajcie, o, ej, tutaj się szybciej zarabia. Spójrzcie, naprawdę, mam już nową walutę numer 3. Tutaj znacznie lepiej się kopie niż na spawnie normalnie, bo tam praktycznie nie ma emeraldowych bloków. Dobra, ale nam szybko idzie. Lecimy z tematem, kopiemy tutaj, zdobywamy nową walutę jak najwięcej. Kopiąc sobie, jak gdyby nigdy nic, nagle pojawił się on. O nie, o nie, o nie, ktoś mnie tutaj zaatakował. Dobra, muszę zjeść, uciekam. Ja teraz nie chcę się klepać, ja mam jeszcze za słabe itemki. Dobra, ja tutaj sobie będę chillować po prostu. Gość mnie chyba goni, zostaw mnie. Ej, 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 ej. O, dorwał mnie, dobra, ewakuacja chyba. I oni to zabudowali normalnie. O, ja cię kręcę. Dobra, udało mi się uciec stąd. Uciekam, okej, okay, udało mi się. Patrzcie, jak oni to zabudowali mocno. Dobra, mam dwie waluty numer 3.
64 praktycznie waluty numer 2 to nie jest jakoś bardzo dużo. Ale patrzcie, tutaj na tych balonach znajduje się pojedyncza waluta, kolejna. Ona jest najsilniejsza ze wszystkich, no tylko że tutaj potrzebujecie motyki, żeby ją wykopywać znacznie szybciej. Ja tej motyki nie mam, więc idzie mi to bardzo słabo. Mam kilof, no kilofem jak widzicie też wykopuję to mega wolno. Dobra, idę sprawdzić co mogę kupić za tą walutę, którą uzbierałem przez tą krótką chwilę kopania. O, ej, mogę całkiem dużo, dobra. Kupujemy sobie tą nową całą zbrojkę. Tak, zbrojka numer 8 poziom, to jest coś, co mi się podoba, elytra nowa, mieczyk nowy, świetnie. I cały level 8 już mamy zaliczony, teraz level numer 9. Wymieniamy sobie tą walutę numer 3 z powrotem, o właśnie, i lecimy dalej z tematem, budki. Teraz została nam jeszcze elytra i mieczyk, świetnie. I teraz lecimy do itemy papugi numer 10. Ja nie mogę, będziemy mieć zbrojkę na levelu 10, a na początku mieliśmy tylko 4, więc już naprawdę szybko się rozwijamy. Oj, już niestety skończyła nam się kaska. No dobra, to co, wracamy? Wracamy, ale chcę zrobić jeszcze jedną rzecz, która przydaje się na boksie, a mianowicie siekierkę. Muszę wyłączyć przerabianie walut, okej. I teraz wykopię zwykłe drewno, patrzcie. Tak, mam zwykłe drewno. Wykopmy, a dobra, jedno powinno wystarczyć. Ustawienia... I znowu sobie włączę przerabianie walut. Dobra, i teraz chodźmy sobie do naszego craftingu. Ej, patrz, tutaj były patyki, bo to mogłem od razu patyki wziąć. Haha, fajnie. No i dobra, robimy sobie naszą siekierkę, proszę bardzo. Siekierka będzie potrzebna, żeby wykopywać się z tego drewna, które jest problematyczne. O nie, potrzebujemy jeszcze lapis, zapomniałem. Dobra, wykopmy sobie na szybko lapis. O, mamy, nie, 2 za mało. O, 7 powinno wystarczyć. I szybciutko sobie enchantujemy siekierkę, proszę bardzo. Wydajność 4, super, niezniszczalność 3. To jest to, co potrzebowaliśmy. Warp, PvP. No i co, znowu muszę się przygotować. Nie wiem, czy to będzie dobrze, jak tam wlecimy, ale lecimy! Woohoo, let's go! Jasna, szybko do naszej emeraldowej fortecy. Świetnie, i tutaj wchodzimy, słuchajcie. Oj, tutaj się już klepią, ja się kręcę. Dobra, my się zajmujemy sobą. O nie, ktoś już mnie uderzył? Nie, to chyba po prostu blok. Dobra, kopiemy! Ej, tutaj ktoś mnie dopadł prawie. Dobra, chowam się. O nie, ktoś mnie dopadł. Dobra, muszę jeść sobie, refa zjadam. Znaczy kokta. Dobra, i ewakuacja, no szybko to. O nie. Dobra, ewakuacja, udało mi się uciec, let's go. Ej, czekaj, to jest jakaś baza. Wejdźmy sobie do tej bazy. Tutaj się... Ej, odrzuciłem go, dobra. Co, gość mnie jak zaatakował. Dobra. O co tutaj chodzi? No normalnie mnie goni, dobra. Będę musiał chyba z nim troszeczkę powalczyć. To wypijam sobie potkę na siłę i zobaczymy, jak silny ten ziomo jest. Dobra, mamy praktycznie wszystko gotowe. No to co? O, ty zaatakował mnie. Dobra, no to chodź tutaj. Wymieniamy sobie elytrę na to, dobra, gdzie jesteś? Tu, o dobra, to mnie. Ej, ja nie mam totemu, zapomniałem. Dobra, klepiemy go, klepiemy. Niestety jestem, jak widzicie, w pajęczynie, ale jego też wrzucimy w pajęczynę szybciutko. Zjem sobie jeszcze koksa, bo on ma chyba lepszą zbrojkę ode mnie, tak mi się wydaje. Tak, ziomek miał lepszą zbrojkę i lepszy mieczek ode mnie, a dodatkowo dojechał mnie z drugą osobą. Więc musiałem uciec, bo moja zbrojka bardzo szybko się niszczyła. To, dobra, ewakuacja. Dobra, dobra, pyk. Ej, nie, dobra. Ho, wleciałem w pajęczyny, dobra, udało mi się uciec na szczęście. Na wstępie właśnie zbrojka, let's go. Na maksa ją sobie rozwijamy, żeby wykorzystać już całą tą walutę, którą tutaj uzbieraliśmy. I patrzcie, o ja nie mogę, już potem wszystko jest za walutę numer 3. Więc teraz muszę iść do kantorzysty. A właściwie nie muszę iść, tylko tutaj mogę od razu to przerobić. I przerabiamy sobie tą naszą walutę, której już nie potrzebujemy, jaką jest no, waluta numer 2, na lepszą walutę numer 3. Jak widzicie, jest jeszcze waluta numer 4, też bardzo mocna, więc warto ją sobie potem kupić. No ale my zostajemy póki co przy tym, co mamy. No i patrz, możemy sobie kupić mieczyk właśnie. No i lecimy dalej. Jeszcze raz mogę mieczyk sobie kupić. O, i kill-off mogę jeszcze lepszy. Dobra, to kupuję jednak kill-off. I zostało nam jeszcze troszeczkę hajsu właśnie na mieczyk, więc kupuję jeszcze miecz. Dzięki temu mamy miecz poziom 11 i zbroja poziom 11, więc już coś się dzieje, co nie? Ej, dawaj expa, dawaj expa. I chciałem wam jeszcze pokazać jedną rzecz, którą tutaj można zrobić. Patrzcie, serwerowe sklepy, na przykład możecie sklep z przedmiotami, możecie sprzedawać tą walutę, którą tutaj macie. Patrzcie, walutę numer 3 sprzedamy teraz za 4100 monet prawym przyciskiem myszy, elo. No i mamy 8000 monet, więc bardzo dobrze, bo teraz możemy wejść na serwerowy rynek, widzicie? I w serwerowym rynku są różne przedmioty, na przykład miecze. O, siema, patrz, mogę od razu tutaj wejść, bo mamy tutaj miecz papugi, ale za 1000000 monet? Nie no, mordeczko, tyle za to nie zapłacę. Czemu ludzie wystawiają to za 1000000 monet? Ja mam ten miecz i wcale nie było trudno go jakoś zdobyć. Okej, dobiłem 100 level w ogóle z tego, co widzicie.
i mogę w końcu kupić totem nieśmiertelności, więc kupujemy go sobie, zakładamy. No i myślę, że już jesteśmy gotowi na to, aby podbić całe PvP. I patrzcie, jak wszyscy się na mnie rzucili. Co oni tutaj robią normalnie? Zlot na Wojana? Dlaczego na mnie? Dlaczego wszyscy na mnie? Okej, patrzcie, spokojnie, spokojnie. Sojusz, robimy sojusz. No co zna mnie? O, patrz, jak cię tutaj wrzuciłem na pajęczyny. Za to, że próbujesz mnie tutaj dojechać. O, patrz, kolejnego wrzuciłem. Dobra, ciebie też. Ej, co jest? Dobra, muszę jeść koksa, słuchajcie. Zbroja mi pada! Dobra, ewakuacja w tym momencie. Robię ewakuację normalnie. Dobra, jemy kolejnego sobie koksa. I słuchajcie, pyk, 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 pyk. Dobra, udało mi się. No słuchajcie, nie mogę tak żyć, jak mnie wszyscy atakują. I moja zbroja jest praktycznie zniszczona. Dobra, muszę wymyślić coś, żeby ta zbroja przestała nam się tak psuć. Wpisuję repair. Dobra, warp. Na kopalnię idziemy. No i właśnie, na kopalnię potrzebujemy. Ej, bo na strefie zwykłej nie ma miejsca z nederytem. Okej, czyli zwyczajne rangi nie wykopią sobie nederytu. W jaki sposób możecie zdobyć nederyt w takim razie za darmo, nie wydając pieniędzy? Możecie na przykład wejść na rynek. Na rynku powinien być nederyt. Tak, są bloki nederytu. Patrzcie, normalnie można kupić. Wybierzmy sobie jakiś najtańszy blok nederytu jakiś. O, jedna sztabka. Co? 50 tysięcy ktoś za to chce? W życiu, hopie, w życiu za to bym tyle nie dał. Dobra, kupię sobie ten za 9 tysięcy, okej? Okay? Zobaczymy, czy to będzie. Ej, ja mogę odejmować? Czekaj, odejmij. Tak, mogę odejmować i wtedy za ile to kupię? Okej, okay, kupiłem. Wow, patrzcie, mamy 25 bloków nederytu. Dobra, chodźmy na spawna teraz z naszą zbrojką. Jaka piękna będzie. Przeróbmy sobie część tych bloków właśnie na sztabki. I teraz zrobię sobie przekozacką zbroję. Chodźmy do kowala. I teraz let's go. Dobra, zbroja, ale będzie mocna. Dobra, pyk, pyk, nederytowa cała. O, właśnie tak. I jeszcze mieczyk. I jeszcze, a kilof? Kilof to już chyba nie potrzebujemy. Ale siekierkę jeszcze sobie zrobię, pięknie. Mordeczko, chcesz te nederyty? Proszę bardzo, nederyty jeszcze dla ciebie, żebyś sobie mógł przemienić zbrojkę. No i patrz, teraz to mi się podoba. Jesteśmy silni, co? Resztę nederytu zostawię sobie w mojej skrzyneczce. O, właśnie tutaj. Teraz nie powinni mnie tak łatwo rozwalać. Tak mi się wydaje przynajmniej. Idziemy to sprawdzić. Pablito! Ale zaskoczyłem zioma. Co on? Ej, dobra, nie ruszę się. Czy to będzie pierwszy kill? Mam nadzieję. Dobra. Ej, co? A, nie mogę się stąd wydostać. Dobra, odsuń się ode mnie. Wow, jest! Mój pierwszy kill! Mówiłem wam, że się uda. Mówiłem wam, że się uda. Let's go. O, tutaj mamy kolejną osobę. Chodź to, chodź to. Chodź tu, kolejna osoba, chodź. No nie, uciekła, dobra, to są fajne katakumby normalnie. Tutaj nic się nie dzieje, dobra, rozwalam kolejną. Raz, dwa, dobra, zamkniemy ją tutaj. Z nią się zamkniemy, patrzcie, o to właśnie chodzi. O to chodzi, zamknęliśmy się. Jest, wyjaśniłem ją, kolejną osobę rozwaliłem, let's go. I tak właśnie się gra, dobra, o patrz, siema ziomo. Ja cię tutaj wrzucę na pajęczynę i cię troszeczkę tutaj wyjaśnię. O nie, on się zbugował. Nie, no i uciekł mi. Słuchajcie, w tej zbrojce naprawdę stałem się teraz przepotężny. Słuchajcie, już 2 kile zrobiłem. Od zera do progracza normalnie, co nie? Dobra, chodź tu, ziomal. Chodź tu, wrzucę cię tu. O, o. Patrzcie, jaką zrobię trika, widzicie? Mogę wskoczyć sobie tu i on to mnie wypchnie gdzieś daleko. Ha, 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 ale to zrobiliśmy. Dobra, let's go. O, kolejna osoba rozwalona, let's go. No i pięknie, uratowany. Jeszcze repair. No i o to chodzi, zbrojeczka jak nowa. No i tutaj może wyrzucimy komuś, zrobimy miłą niespodziankę. Wrzucimy tutaj jakąś zbroję lamy, może ktoś chce, proszę bardzo. I widzowie, YouTube jakimś dziwnym sposobem zdecydował, że ten filmik jest dla ciebie. Nie wiem dlaczego, ale wybrał właśnie ten film i powiedział: ej, to jest film, który warto obejrzeć. Dlatego kliknij tutaj i zobacz ten film, ponieważ jest dla ciebie. Ej, serio, kliknij. Serio, bo to już się kończy, to już nic nie ma. Kliknij.